Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Już wkrótce na ścianie tego domu pojawi się tablica upamiętniająca dwie wybitne postaci XX wieku. Braci Józefa Mackiewicza i Stanisława Cata Mackiewicza, którzy właśnie tutaj spędzili swoje dzieciństwo. Pisarze, publicyści, dziennikarze, kronikarze niełatwych dla Wilna, Litwy i Polski czasów. Oboje byli zawziętymi antykomunistami, ale politycznie i ideowo różnili się tak bardzo, że w życiu dorosłym zerwali ze sobą kontakt. Mimo to ich wkład w dyskurs polityczny i literaturę XX wieku jest niezaprzeczalny. Józef Mackiewicz był m.in. autorem powieści Droga donikąd i Nie trzeba głośno mówić, w których przedstawił sowiecką i hitlerowską okupację Wilna. W swojej twórczości opisywał także zbrodnie ponarską i katyńską, po raz pierwszy odkrywając prawdę o tych wielkich dramatach. Był zwolennikiem idei krajowej, zgodnie z którą kraj, czyli byle tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, są wspólnym domem. Litwinów, Polaków, Żydów, Tatarów, Karaimów i wszystkie te narody powinny współistnieć ze sobą w zgodzie. Był zawziętym przeciwnikiem idei nacjonalizmu. Jego zdaniem to właśnie z powodu nacjonalizmu wynikły wszystkie katastrofy XX wieku. Stanisław Cat Mackiewicz. Konserwatysta, monarchista, wielki zwolennik Józefa Piłsudskiego, przeciwnik układania się Polski ze Związkiem Sowieckim. W latach międzywojennych redaktor Słowa, którego redakcja mieściła się w Wilnie, w tym domu na skrzyżowaniu ulicy Zamkowej i Barbary Radziwiłłówny. Napisał 21 książek, 55 broszur i ponad 3000 artykułów. Był premierem rządu na uchodźstwie, w 1956 roku powrócił do Polski. O braciach Józefie i Stanisławie Mackiewiczach, ich upamiętnieniu w Wilnie i o wkładzie różnych mniejszości narodowych w historię Wilna i Litwy rozmawiamy dzisiaj z prawnikiem, publicystą, autorem bloga Inna Wileńszczyzna jest możliwa, Aleksandrem Radczanko. Litwa zaczęła już właściwie obchody, przygotowania do obchodów stulecia swojej niepodległości. Często mówimy o tym, że Litwa to jest taki kraj wielokulturowy, który budowało, tworzyło wiele narodowości. Tutaj w tych obchodach, w planach tych obchodów zdaje się trochę brakuje tych takich śladów polskich. Ja bym tak od razu nie krytykował tego planu obchodów stulecia odzyskania przez Litwę niepodległości, gdyż w rzeczywistości on też nie jest taki etnocentryczny. Nie są tam wyłącznie litewskie akcenty. Więc on jakby skierowany jest bardziej do Litwinów, ale w sensie obywatelskim, do wszystkich obywateli Litwy. Być może jest pewien akcent na emigrantów, na Litwinów mieszkających poza granicami kraju, natomiast jeśli chodzi o mieszkańców Litwy, to jest skierowane do wszystkich obywateli, więc w tym sensie ja myślę, że jest to ok. Natomiast rzeczywiście można było pokusić się o bardziej ambitny plan i spróbować zintegrować tą narrację niepodległościową także z mniejszościami narodowymi, w tym także z Polakami na Litwie, którzy przecież w odzyskaniu tej niepodległości, w tworzeniu niepodległego państwa litewskiego wzięli dosyć spory udział. Zacznijmy od tego, iż Stanisław Narutowicz, jeden z sygnatariuszy aktu 16 lutego, był Polakiem, ale też wielu oficerów tworzącego się w 18 roku wojska litewskiego było z pochodzenia Polakami. Jeden z naczelników kawalerii, następnie szef sztabu generalnego Republiki Litewskiej, Sylwestra Żukowska, albo Sylwester Żukowski, też w gruncie rzeczy jego tożsamość była taka polsko-litewska. A jeżeli już nie przywiązywalibyśmy się tak bardzo do tej konkretnej daty odzyskania niepodległości, to jednak te 100 lat niepodległego państwa litewskiego to też właśnie duża rola między innymi Polaków. I jest wiele takich postaci polskich, które jeszcze być może czekają na taki swój jakiś czas chwały w społeczeństwie litewskim. Na przykład mam tutaj na myśli braci Mackiewiczów. Bo są to postaci wybitne, które mieszkały w Wilnie i dzisiaj na razie jeszcze nie dość upamiętnione. Pan jest jednym z inicjatorów takiego upamiętnienia w Wilnie Mackiewiczów. Rzeczywiście. O tym kiedyś Waldemar Wolkanowski wspominał w Polskim Klubie Dyskusyjnym, iż w Wilnie jest taka nadprodukcja tablic pamiątkowych, pomników litewskim działaczom kultury, nauki, politycznym działaczom. Natomiast polskich tablic jest zaledwie 10 i z tego, jeśli mnie pamięć nie myli, chyba 3
trzy są poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Więc rzeczywiście tego upamiętnienia Polaków, których wkład w rozwój tego miasta, w rozwój kultury całej Litwy, czy rozwój Litwy w jakichś innych dziedzinach, i upamiętnienie tych Polaków rzeczywiście brakuje. I jedną z takich inicjatyw jest nasza inicjatywa, polsko-litewska zresztą inicjatywa, bo uczestniczą w niej tak Polacy z Wilna, jak i Litwini. Jest właśnie pomysł upamiętnienia na Rosie, w kolonii na Rosie, pamięci Stanisława Cata Mackiewicza i Józefa Mackiewicza. Dlaczego właśnie te postaci? Dlaczego dzisiaj to może być dla nas ważne, symboliczne wręcz, można powiedzieć? Bracia Mackiewiczowie byli orędownikami, można powiedzieć, porozumienia polsko-litewskiego. Józef Mackiewicz w ogóle uchodzi za jednego z czołowych przedstawicieli krajowców. Stanisław Cat Mackiewicz był bardziej konserwatywny, ale również w jego publicystyce można znaleźć sporo takich litewskich akcentów, sporo tekstów próbujących zrozumieć także rację drugiej, tej litewskiej strony, jeśli chodzi o spór o Wilno. Więc mnie się wydaje, że to są takie postacie, które łączą nasze narody. Niewątpliwie są to postacie bezpośrednio i bardzo ściśle z Wilnem związane. Niewątpliwie też ich dorobek literacki, publicystyczny, ich dorobek polityczny jest duży. Dzisiaj w obliczu tych wszystkich zagrożeń ze strony Rosji szczególnie jest ważna myśl polityczna Józefa Mackiewicza, który zawsze przestrzegał nasze narody przed sporami w obliczu właśnie tych nieprzyjaciół ze wschodu i zachodu. Mnie się wydaje, że to jest dobry moment na upamiętnienie tych osób, a szczególnie, że także wzrasta wśród Litwinów świadomość ich dorobku. No, już się ukazało na Litwie 3 czy 4 książki Józefa Mackiewicza. Powoli też jest odkrywany Stanisław Mackiewicz, więc mi się wydaje, że to jest taki dobry moment. Szkoda, że to nie nastąpiło wcześniej, ale zbliżamy się już ku finałowi. Po blisko 2 latach zabiegów mamy już wszystkie zezwolenia. W tej chwili już kończymy prace tam takie remontowe i myślę, że jeszcze w tym roku ta tablica zostanie odsłonięta. Rozumiem, że nazwisko braci będzie zapisane w oryginale z literką W. Wiem, że były z tym jakieś też problemy. Tak, rzeczywiście to budziło sporo kontrowersji. Trzykrotnie nam komisja do spraw upamiętniania samorządu miasta Wilno odrzucała wniosek, ale dopięliśmy swego. Rzeczywiście nazwiska będą zapisane tak, jak mieli bracia w oryginalnych dokumentach, jak sami pisali swoje nazwiska, i więc to też jakiś sukces. Z powodu swoich poglądów bracia w swoim czasie byli często niejednoznacznie oceniani i ostro krytykowani. Czy dzisiaj można tutaj z naszymi czasami jakieś paralele kreślić? Też to porozumienie polsko-litewskie, może nie przez wszystkich, jest czasami dobrze widziane? Mnie się wydaje, że najważniejsza myśl, jaką i Stanisław Cat Mackiewicz, i Józef Mackiewicz chcieli donieść do swoich czytelników, jest sformułowana w takim lapidarnym, ale niezwykle ciętym zdaniu sformułowanym właśnie przez Józefa Mackiewicza. On kiedyś powiedział, że tylko prawda jest ciekawa. Mnie się wydaje, że ta taka uniwersalna dosyć teza będzie zawsze na czasie. Także w naszych czasach, gdy jesteśmy zalewani fake newsami, gdy świecą triumfy trolle internetowe, jakieś wojny hybrydowe, jakieś zagrożenia hybrydowe, w rzeczywistości my możemy odwołać się do tej jego spuścizny i powiedzieć, że w gruncie rzeczy naszym celem, nas, dziennikarzy, publicystów, ale też każdego człowieka, który korzysta z mediów, jest szukanie prawdy. Czyli dzisiaj bracia Mackiewiczowie mogą być takimi bohaterami łączącymi Polaków i Litwinów, szukać w ich publicystyce, w ich książkach jakiejś takiej inspiracji dla dzisiejszych czasów, tak jak pan zresztą to wspomniał wcześniej. Mnie wydaje się, że oni zawsze będą aktualni. To znaczy ich taki krytyczny
umysł, krytyczne spojrzenie także na historię nas, Polaków, czy na historię Polski, ale też na historię Litwy, historię w ogóle całej Europy, Europy Wschodniej, zawsze będzie na czasie, zawsze będzie inspirowało każde kolejne pokolenie. I no, Józef Mackiewicz był na sztandarach opozycji antykomunistycznej w czasach na przykład PRL-u. Dziś jest też na sztandarach tych wszystkich osób, które próbują walczyć no, z nowymi zagrożeniami, wywodzącymi się w gruncie rzeczy z tego samego ośrodka, z Kremla. Upamiętnienie braci Mackiewiczów to taka inicjatywa społeczna, właściwie no, oczywiście też naukowców, dziennikarzy, historyków i taka wspólne dzieło. To jest właśnie może klucz do tego, żeby więcej tych śladów polskich się znalazło w Wilnie, po prostu sami powinniśmy być bardziej aktywni w tym zakresie. Rzeczywiście powinniśmy być bardziej aktywni, powinniśmy się przygotować na to, że ta droga nie będzie łatwa, nie dlatego, że ktoś nam tam specjalnie jakieś klody pod nogi będzie rzucał, tylko po prostu walka z biurokratycznym aparatem jest zawsze trudna. A niestety, no, jeśli chodzi o Wilno, to samorządowy aparat biurokratyczny chyba przekracza pod względem nadgorliwości wszelkie inne na Litwie. Rzeczywiście to nie będzie łatwo, ale ja bym postulował większą aktywność. Nie tylko Polaków, ale też szukania dróg porozumienia z Litwinami, bo to Wilno to jest miasto wielokulturowe, wielonarodowościowe. My o tym często mówimy, ale gdy tylko dochodzi do upamiętnienia jakichś naszych bohaterów, to o tym zapominamy. I wtedy Litwini próbują upamiętnić, nie wiem, Jonasa Basanowiciusa czy Pogoń, natomiast my próbujemy upamiętnić, nie wiem, kogoś, jakiegoś własnego bohatera i zapominamy, że w rzeczywistości moglibyśmy przecież przy tych pracach upamiętniających współpracować ze sobą. Wtedy wszystko byłoby dużo łatwiejsze, można byłoby się podzielić obowiązkami, można byłoby mieć większy wpływ na tych samych urzędników czy polityków, którzy ostatecznie wydają te wszystkie zezwolenia. No cóż, miejmy nadzieję, że w nowym stuleciu niepodległości Litwy tak właśnie będzie. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Aleksander Czenko, prawnik, publicysta, autor bloga Inna Wileńszczyzna jest możliwa. We współpracy z Biurem Nordyckiej Rady Ministrów w Wilnie oraz Centrum Studiów Europy Wschodniej.